Cześć. W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam wszystkie części, które znajdują się w moim rowerze. Zacznijmy od ramy. Jest to Next Devil z 2007 roku. Amortyzator to Manitou Travis z 2006 roku. Amortyzator ma już trochę lat, więc posiada liczne wytarcia. Trochę przecieka, ale jest sprawny. Niedługo go wymienię na Marzor G88. Pora na koła. Opony, jakie są w moim rowerze, to Maxxis Minion DHF. Rozmiar moich opon to 2,35. Koła są zaplecione na szprychach i nyplach firmy DT Swiss. Piasty, jakich używam, są to NS Bike Rotary z 2010 roku. Z przodu QR20, a z tyłu 9 mm. Gripy, jakich używam, są to gripy od firmy Clouds. Barendy zakręcane na klucz imbusowy firmy BBS. Hamulce, jakich używam, to Shimano MT-BR200. Hamulce współpracują z tarczami firmy Accent, model Freezer, rozmiar 203 mm. Tarcze są zamontowane na oksydowanych śrubach firmy Dartmoor. Manetka przerzutki to SRAM X9. Przerzutka również firmy SRAM, model X7. Kierownica od Primo, rozmiar 800 mm. Ośmiobiegowa kaseta Shimano z grupy Acera. Łańcuch również Shimano z grupy Acera, współpracujący z prowadnicą łańcucha Dartmoor Keeper oraz zębatką Narrow Weight Dartmoor Trial, rozmiar 34T. Zębatka jest osadzona na supporcie Truvative Howitzer. Korby to Truvative Ruxion z platformami firmy Neko, model VP. Siodełko to Valberg Neso, osadzone na sztycy Merida. Rozmiar sztycy 27,2 mm. Od błota chroni mnie przedni błotnik firmy Wake. Gogle, jakich używam, to Naxa model G1. Kask, jaki używam, jest od firmy B-Square. Waży 1200 gram. I to wszystko, co znajduje się w moim rowerze. Uważam, że wygląda całkiem znośnie i efektownie. Prowadzi się również tak samo, a amortyzator mimo wieku i jego stanu pracuje nadal wciąż bardzo dobrze. Niedługo rower czekają poważniejsze testy, gdyż pod koniec miesiąca jadę na obóz do Wisły. Będę na 7-dniowym obozie na trasie Mistrzostw Polski na Górze Stożek. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Zapraszam do oglądania, subskrybowania, komentowania. A jeśli filmik Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę. Cześć! It's caught in the crossfire.